Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt i wielką przyjemność powitać Państwa na uroczystym ogłoszeniu laureata 7. edycji konkursu o nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, za znakomitą pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Spotykamy się dzisiaj w gronie wybitnych humanistów, którym bliskie są rozważania o człowieku i którzy poświęcają swoją karierę, by poznawać, opisywać i przybliżać nam wszystkim naturę ludzką. Nie ustawajcie Państwo w swojej pracy. W każdych czasach, a przede wszystkim w tych trudnych, wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu, a prawdziwego, prawdziwego humanizmu. Szanowni Państwo, pierwszą z równorzędnych nominacji otrzymuje profesor Stefan Konstańczak za książkę Etyka niezależna w Polsce. Profesor Dorota Korwin-Piotrowska za książkę Eutoryka. Rzecz o dobrej rozmowie. Profesor Krzysztof Stachewicz i książka Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki. Zapraszam pana profesora Zbigniewa Szmyta, nominowanego za książkę Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego. Wydawnictwo Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Nagrody po wszechstronnym rozważeniu zalet i znaczenia każdej z prac uznała, że w 7. edycji nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego otrzyma ją pan doktor Zbigniew Szmyt za książkę Zbyt głośna historyczność, użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Na pewno nie spodziewałem się tej nagrody, ponieważ osoby nominowane napisały naprawdę wspaniałe dzieła, wspaniałe monografie. No i jestem zszokowany, zaskoczony. Ale czuję też wielką presję z tego powodu, że ta nagroda została wręczona w wyjątkowym czasie, kiedy za naszą granicą trwa wojna. Moje myśli teraz są związane właśnie z tymi wyzwaniami, przed którymi stajemy my, szczególnie humaniści. Ten humanizm nie może być tylko dyskursywny na papierze, ale musimy teraz pokazać, że to, co mówimy, może się przełożyć na jakieś działania. Ludzie ocenią nas po tym, czy nasze słowa odpowiadają naszym działaniom.